Jeszcze raz witam serdecznie również tych, którzy nas oglądają z tamtej strony ekranu. Cieszymy się, że możemy być tu razem. A dzisiaj, tak jak słyszeliście, rozpoczynamy nowy cykl kazań. Ukryte prawdy, bo myślę, że mamy przeróżne ukryte prawdy i Boże Słowo też ma różne ukryte prawdy, bo kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, a chodził po ziemi, bo historia o tym mówi, Biblia o tym mówi, różnych relacje różnych świadków, to wypowiedział bardzo dużo słów. Ale nie chodziło tylko o te słowa, które wypowiada, ale bardziej chodziło o prawdę, która w tych słowach jest ukryta. I używał takiej formy, jaką potocznie nazywamy przypowieściami. A przypowieści to są takie historie z drugim dnem, że tak trochę mówisz wprost, ale z drugiej strony jest tam ukryte coś ważnego dla nas do odkrycia. Zazwyczaj mówił te przypowieści do takich ludzi jak my. W tamtych czasach byli to owczarze, w tamtych czasach byli to celnicy, byli to urzędnicy podatkowi, byli to też złodzieje, byli to też osoby, które były czymś zniewolone. Byli to też zwykli, codzienni ludzie, którzy przychodzili, pracowali gdzieś. Więc można by powiedzieć, że mówił to w taki sposób, żeby ludzie, osoby, które żyły w tamtych czasach, żeby były w stanie to zrozumieć i wyciągnąć po przemyśleniu tego jakąś prawdę dla siebie. Niejednokrotnie te prawdy ich rozdrażniały, czasami ich nie rozumieli, więc dopytywali, co to oznacza, ale prawda ukryta w przypowieściach mogła zmienić ich życie, gdyby tylko tak naprawdę jej posłuchali. Problem z prawdą jest taki, że my być może ją znamy, ale nie zawsze jesteśmy posłuszni temu, co usłyszymy. A zatytułowałem sobie to moje dzisiejsze przesłanie: Patrz, gdzie siadasz. Nie wiem, czy zdarzyło wam się kiedyś w waszym życiu usiąść w niewłaściwym miejscu albo, jak się potem okazało, przy niewłaściwej osobie. Komuś się zdarzyło, tak? Na uroczystościach weselnych. Teraz to jest tak, że wchodzisz, już masz karteczki, gdzie, bo wszyscy przemyśleli, gdzie będzie najlepiej, żebyś z ciocią Helenką nie usiadł albo z wujkiem Zenonem, bo nie będzie o czym porozmawiać. Ale jakiś czas temu jeszcze było tak, że wchodziłeś na uroczystość weselną, no i tam, gdzie padło i gdzie było miejsce, to siadałeś. No jak ci się udało usiąść w taki sposób, że było o czym porozmawiać, to dobrze, ale jak ci się usiadłeś koło osób, z którymi no jakby trudno było znaleźć jakieś wspólne rzeczy bądź wspólne tematy, no to cała noc, można by powiedzieć, z głowy. Albo był to stolik bardzo zabawowy, a ty nie jesteś do końca zabawowy albo zabawowa, no i było ciężko. Ja lubię ślubne uroczystości, ponieważ podczas tych uroczystości spotykają się dwa różne rody, mówią różnymi językami, w sensie porozumiewają się w różny sposób. Jest to uroczyście, celebrujemy tam wtedy, cieszymy się, bawimy, zazwyczaj jest dobre jedzenie i większości osób się to podoba. A para młoda jest wtedy zachęcona, taka radosna, spijają sobie miód z ust i tak dalej, i tak dalej. Więc lubię ślubne uroczystości, ponieważ zaczyna się wtedy coś nowego, a ja lubię, kiedy nowe rzeczy powstają. I Pan Jezus nawiązał do takiej ślubnej uroczystości w jednej z przypowieści. Pozwólcie, że ją przeczytam, to jest trochę dłuższa wypowiedź, będziecie mogli śledzić ją na ekranie, a ta jedna z przypowieści jest w Ewangelii Łukasza, w 14 rozdziale, od 7 wersetu dalej. Już sobie otwieram i będziemy razem śledzić, co to Pan Jezus w tej historii do nas mówi. Następnie, gdy Jezus spostrzegł, że zaproszeni goście wybierają sobie pierwsze miejsca przy stole, opowiedział zebranym taką przypowieść. Jeśli ktoś cię zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, aby czasem nie okazało się, że wśród zaproszonych jest ktoś ważniejszy od ciebie. Jeśli jest to ten, który zaprosił was obu, może podejść i powiedzieć, proszę ustąp miejsca tej osobie. I zawstydzony powędrujesz na koniec. Gdy otrzymasz zaproszenie, przyjdź i zajmij raczej ostatnie miejsce. Wtedy, gdy wejdzie gospodarz, możesz usłyszeć, przyjacielu, przesuń się wyżej. W ten sposób dostąpisz wyróżnienia na oczach wszystkich gości. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Zwrócił się też do tego, który go zaprosił. Gdy urządzasz uroczysty obiad lub kolację, nie zapraszaj jedynie swoich przyjaciół, braci, krewnych lub bogatych sąsiadów, bo tacy odwzajemnią ci się i w ten sposób będziesz miał zapłatę. Przeciwnie,
Gdy już urządzasz przyjęcie, zapraszaj ubogich, ułomnych, kulawych, niewidomych. Będziesz szczęśliwy, gdyż nie mają dla ciebie w zamian czym zapłacić. Swoją zapłatę otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Na te słowa jeden z obecnych przy stole zwrócił się do Jezusa. Szczęśliwy każdy, kto będzie jadł chleb w Królestwie Bożym. Jezus mu odpowiedział: pewien człowiek przygotowywał wielkie przyjęcie. W związku z tym zaprosił wielu ludzi. Gdy wszystko było gotowe, posłał swego sługę, by powiadomili zaproszonych: możecie się już schodzić, stół zastawiony. Wtedy wszyscy po kolei zaczęli się wymawiać. Pierwszy powiedział: właśnie kupiłem pole i muszę dokonać oględzin. Przepraszam, lecz sam widzisz, nie mogę przyjść. Drugi powiedział: kupiłem 5 par bydląt zaprzęgowych i właśnie idę je wypróbować. Przepraszam, lecz sam widzisz, nie mogę przyjść. Kolejny powiedział: dopiero co się ożeniłem, dlatego nie przyjdę. Po powrocie sługa zawiadomił o tym swego pana. Wtedy pan domu rozgniewany powiedział do sługi: wyjdź więc czym prędzej na place, odwiedź miejscowe zaułki i sprowadź mi tu ubogich, niepełnosprawnych, niewidomych i utykających. Sługa wykonał polecenie, wrócił i doniósł: panie, postąpiłem jak kazałeś i wciąż są wolne miejsca. Wtedy pan polecił: wyjdź więc na drogi prowadzące do miasta, idź między zagrody i przekonaj napotkanych, by przyszli. Niech mój dom będzie pełny. Bo mówię wam, żaden z tych, których wcześniej zaprosiłem, nie posmakuje potraw na tym przyjęciu. Prawda, że dziwna historia? Przedziwne przyjęcie. Jest słowo do zaproszonych, jest słowo do gospodarza, a potem stół zastawiony i goście nie chcą przyjść. Zdarzyło wam się być na przyjęciu, gdzie goście byli zaproszeni, uroczystość, jedzenie, nie trzeba nic zapłacić i ludzie nie chcą przyjść? Przedziwna historia. Ja powiem, przez całe moje życie nie spotkałem się jeszcze z taką historią, żeby gdzieś mnie zaproszono albo innych ludzi i żeby ci, którzy zostali zaproszeni, nie przyszli. Ale spójrzmy po kolei na tę dłuższą historię, bo ona cała mówi o pewnym przyjęciu. Pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, a usłyszałem kiedyś coś na ten temat na Akademii Homiletycznej, gdzie uczyłem się, w jaki sposób też przedstawiać Boże prawdy. Pierwsza myśl, jaka mi przyszła, to takie stwierdzenie, że ktoś jest ważniejszy od ciebie. Ktoś jest ważniejszy od ciebie. Czasami zdarza się, że kiedy dziadek albo babcia weźmie dziecko na kolanka, załóżmy, że jest to dziadek, i pyta się tego dziecka: a kto cię bardziej kocha, mamusia czy tatuś? Prawda, że się zdarza? Nie polecam tak robić. Albo kogo bardziej kochasz, mamusię czy tatusia? Albo kogo bardziej kochasz, dziadka czy babcie? Dziecko ma wtedy dysonans poznawczy, ponieważ nie wie, bo i tego kocha. I tak próbuje dziadek albo babcia, bądź rodzic przekupić trochę. Ale wiecie, to kim jesteś dla zapraszającego, nie jest określone przez ciebie, ale przez tego, który cię zaprasza. To kim jesteś, nie jest określone przez ciebie, ale przez tego, kto ciebie zaprasza. To, kim dla kogoś jesteśmy, nie wynika z tego, kim dla kogoś jesteśmy, ale z tego, co ten ktoś wie na nasz temat. Jeśli jesteś częścią rodziny, a jest to przyjęcie rodzinne, to ktoś zaprasza cię, ponieważ jesteś ważną częścią tej rodziny, ponieważ ma z tobą relację, ponieważ wie coś o tobie. Ale jeśli tę rodzinę obgadujesz cały rok i przychodzi do przyjęcia rodzinnego, to najprawdopodobniej ten ktoś nie zaprosi cię na to rodzinne przyjęcie, ponieważ wie o tobie coś, co spowodowało, że nie masz z tym kimś relacji. Zdarza się też tak, że czasami chłopak albo dziewczyna pyta z grona przyjaciółek albo przyjaciół tego chłopaka albo tej dziewczyny: a co ona o mnie myśli? Takie badanie poznawcze. Czy warto, może nie to, że warto, bo warto, jak już pyta, ale jak myślisz, co ona o mnie myśli, kiedy nie ja pytam, ale kiedy mówi tak swobodnie już? Wiecie, o czym mówię, nie? Kiedy chcesz się umówić z dziewczyną albo z chłopakiem, to zazwyczaj pytasz, może się tak zdarzyć, koleżanek albo kolegów: jak ty myślisz, jakie ja mam szanse? Prawda, że się tak zdarza? Ktoś tak miał? Nie podnoście rąk.
Chcemy wiedzieć, co ten ktoś o nas myśli, ale tak naprawdę. Czy kiedy się z kimś umawiasz, to chcielibyśmy wiedzieć, czy ten ktoś tak no, z dobrego wychowania się z tobą umawia, czy tak naprawdę umawia się, bo daje ci szansę, albo ty jemu, albo jej dajesz szansę. Bo to, kim jesteśmy dla drugiej osoby, określone jest przez drugą osobę, a nie przez nas. To, kim jesteśmy dla drugiej osoby, określone jest przez tę drugą osobę, a nie przez nas samych. Nam się może wydawać, że przecież ja jestem taki ważny, powinni mnie zaprosić, powinni nawet dać pierwsze miejsce, ale tak naprawdę to, kim jesteśmy, zależy od tego, co ta druga osoba o nas myśli. I to jest pierwsza myśl z tego fragmentu, pod koniec to podsumuję. Druga myśl, jaka z tego fragmentu, czy fragmentów wynika, zatytułowałem ją sobie płatność z odroczonym terminem. Czasami mamy takie płatności z odroczonym terminem, albo inaczej może się to nazywać na kredyt. Ktoś mówi, możesz już mieć teraz, a będziesz spłacał przez 36 miesięcy. Albo weźmiesz teraz, a zapłacisz mi za miesiąc czy za 3 miesiące. Czyli dostajesz dziś, ale zapłacisz później. Kiedy przychodzisz na przyjęcie, to uważaj, gdzie siadasz. Mam nadzieję, że nie zdarzyło ci się, że kiedyś usiadłeś albo usiadłaś z przodu i ktoś poprosił cię, żebyś się przesiadł. Ale na weselnych przyjęciach, a na kilku już zdarzyło mi się być i jeszcze będę, jest tak, że te pierwsze miejsca są zarezerwowane dla kogo? Dla rodziców, dla najbliższych, dla najbliższej rodziny, też dla świadków. Nie wiem, jak w kościele to jest, ale zazwyczaj pierwsze miejsca są wolne, przynajmniej w polskiej kulturze. Prawda, że tak jest? Może spodziewamy się, że Pan Jezus przyjdzie i On na pewno będzie chciał usiąść na pierwszym miejscu. Jeśli chcesz siedzieć koło Pana Jezusa, zapraszam na pierwsze miejsca. Albo może znacie tę zasadę i myślicie sobie, a usiądę na końcu, to może mnie poproszą na początek. Ktoś tak ma? Gdybym teraz zrobił doświadczenie takie, powiedział, jeśli ktoś siedzi na ostatnim rzędzie, zapraszam, tu są wolne. Oj, 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 jak wy byście się niedobrze poczuli, prawda? A może się tego spodziewasz. Kiedyś zrobię taki eksperyment jeszcze na dziś, jeszcze nie dziś, ale pamiętaj, kiedy siadasz na ostatnim miejscu, zawsze mogą cię poprosić do pierwszego rzędu. Nie, myślę, że w naszej kulturze trochę tak jest, że my, no nie wiem, jakoś tak nie chcemy być z przodu, bo jeszcze mnie o coś zapytają, albo nie wiem, będę chciał wyjść do toalety i będę musiał przejść przez całą salę, a tak to na końcu i tak dalej. Nie wiem, jakie macie motywacje, ale wiem też jedno, że zazwyczaj jeśli przychodzisz, tu jesteś częściej niż raz, to każdy gdzieś ma jakąś swoją lokalizację i po pewnym czasie myślisz, że w ogóle to już jest twoje krzesło i nie daj Panie Boże, żeby ktoś tam usiadł. Co prawda niepodpisane, ale zaczynamy tak myśleć, bo przyzwyczajamy się. Przyzwyczajamy się do miejsc, do ludzi, którzy są wokół nas. I nie ma w tym nic złego, tylko po prostu są jakieś ludzkie przyzwyczajenia. Natomiast gorzej jest, jeśli czasami usiądziesz z przodu, a ktoś poprosi cię, żebyś przesiadł się do tylnego rzędu. I wiecie, byłem na jednym takim spotkaniu, tam była inna kultura. Był tam też ze mną dzisiejszy nasz pianista. To była konferencja osób, które miały pochodzenie afroamerykańskie. Było to w Polsce i ku mojemu zaskoczeniu wszyscy chcieli siedzieć z przodu. Ja przyszedłem, nie wiedziałem, z polskiej kultury jestem, więc pomyślałem sobie, usiądę gdzieś z tyłu. Ale naraz zobaczyli, że ja jestem, po pierwsze, moja twarz wskazywała na to, że jestem z innej kultury, czyli nie byłem tego koloru, co wszyscy, więc pomyśleli, na pewno jestem gościem VIP. Przyszedł ochraniarz, bo była tam ochrona i powiedział, zapraszamy do pierwszego rzędu. I ja pomyślałem sobie, wow, no chyba jestem wyróżniony, bo oni wszyscy chcą siedzieć w pierwszym rzędzie, a ja nic nie musiałem zrobić, a zapraszają mnie do pierwszego rzędu. I wiecie, poczułem się tak dokładnie jak w tej historii, że usiadłem z tyłu, a gospodarz poprosił mnie do przodu. Nie do końca wtedy chciałem z tego przodu siedzieć, bo jeszcze nie wiedziałem, co mnie będzie czekać, ale pomyślałem sobie, Dawid gra na pianinie i siedzi jeszcze bliżej. Nic mi chyba nie grozi. I tak byłem na tej konferencji, potem wiedząc, dlaczego ci wszyscy chcieli z przodu, bo ci, którzy byli z przodu, mieli bezpośredni dostęp do kaznodziei, który modlił się o ludzi i tak dalej, więc był to jakiś tam element. Więc zdarzają się takie niekomfortowe sytuacje, gdy nie za bardzo wiesz, gdzie usiąść. Wchodzisz do sali, bo się troszeczkę spóźniłeś, już z tyłu jest zajęte, bo wiadomo,
I gdzie by tutaj usiąść? Niektóre kościoły wpadły na to, że mają takie osoby, które podchodzą, zapraszamy i gdzieś tam rozsadzają. Ale mamy czasami ten dylemat. Czy to jest kościół, czy jakiekolwiek inne miejsce, gdzie jesteś pierwszy raz, bądź nie znasz nikogo, wchodzisz i myślisz sobie, gdzie by tutaj usiąść, żeby być tak trochę się schować, ale jednocześnie wszystko widzieć. Jednak to, gdzie siadamy przed Bogiem, nie ma znaczenia, ponieważ przed Bogiem mamy taką samą wartość. Czy usiądziesz w pierwszym, w ostatnim czy w środkowym rzędzie, On ciebie widzi. Przed Bogiem mamy taką samą wartość. My jako ludzie czasami przesuwamy różne osoby, ale przed Bogiem mamy taką samą wartość. Wiesz, jest taka myśl z tego fragmentu, że jeśli siedzisz z tyłu, to już nikt dalej na gorsze miejsce nie może cię zepchnąć. To jest też taka duchowa prawda. Jeśli twoje życie jest pełne pokory, jeśli twoje życie jest uniżone przed Chrystusem, śpiewaliśmy też to w jednej z piosenek dzisiaj, to już nikt inny nie przesadzi cię dalej. To już nikt inny nie powie i nie zepchnie cię, że jesteś w czymś gorszy czy gorsza. Być może przychodzisz do kościoła i myślisz sobie, ja nie zasługuję, żeby usiąść tu czy tam. Chcę powiedzieć, że nikt z nas nie zasługuje na miejscu, na którym siedzi. Bo to Bóg nadaje wartość. Przenosząc to na nasze życie, niezależnie od tego, jaki masz zawód, jaki jest twój status społeczny, jaki jest twój status materialny, jeśli w Chrystusie nie masz swojego miejsca, jeśli to nie On nadaje ci wartość, to wszystko inne w wieczności, czy patrząc na wieczność, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Więc ważne jest to, w jakim miejscu siedzę przed Bogiem. Czasami, kiedy mamy się źle, to chcielibyśmy usiąść w ostatniej dziurze, w takiej, żeby nikt nas nie zobaczył, choć mamy pragnienie przebywania z kimś. I to jest pocieszające, że z tej ostatniej dziury już nikt nigdy nigdzie cię nie przesadzi. Ale chcę ci powiedzieć, że w tym miejscu, miejscu odosobnienia, Pan Bóg widzi twoje życie i twoje serce. Bywa też, że niektóre osoby myślą w taki sposób. Dla zasady skromności usiądę z tyłu, ale tak naprawdę mentalnie to ja jestem w pierwszym rzędzie. To oznacza, że co prawda jestem z tyłu, ale przyszedłem, żeby zobaczyć, jakie błędy można by tutaj znaleźć. Żeby zobaczyć, a w jaki sposób te inni ludzie się zachowują, w jaki sposób oni żyją, bo ja wiem lepiej, jak powinni. Wiecie, to jest taka zasada fałszywej skromności. Ale Jezusowi chodzi o to, żebyśmy całe życie chodzili w przekonaniu o tym, że jesteśmy uniżeni przed Bogiem i przed innymi ludźmi. Dokładnie w tej historii też to wyraził i powiedział. Zasada dzisiejszego świata brzmi, czasami niestety słyszę w różnych miejscach, że też rodzice mówią to niektórym dzieciom, rozpychaj się łokciami i bierz to, co twoje. To nie jest dobra zasada. Pamiętam, dojeżdżałem z Półtuska, bo tam się uczyłem w szkole średniej, z Półtuska do domu. Piątek. Wszyscy chcieli jechać do domu. Nie było rezerwowanych miejsc. Ile weszło do autokaru, tyle pojechało. I wiecie, im bliżej czasu podjechania autokaru, a była taka bramka, gdzie się wchodziło, taka balustrada, przez którą się wchodziło do drzwi autobusu, im bliżej przyjechania autobusu, tym coraz ciaśniej robiło się przy tej bramce. Jeśli tu by była bramka, to już wszyscy tak stali. Autobus wjeżdżał prawie po paluszkach i ten, kto pierwszy, to lepszy. I tam niejednokrotnie padały takie, a nawet tak się działo, rozpychaj się łokciami i bierz to, co twoje. Wiecie, za ile był następny autobus, za ile czasu? Jak myślicie? 30 minut, bo to było dawno temu. Za 30 minut podjeżdżał następny i większość się zmieściła i pojechała i dotarła do domu. Ale czasami to, co się stało przez te 5 minut pierwszego autokaru, rzucało światło na tych ludzi, niektóre osoby, które wsiadły na wiele, wiele dni później i do kolejnego piątku, bo ci ludzie się spotykali mniej więcej w tym samym czasie. Wiecie, to nie jest dobra zasada, żeby rozpychać się łokciami i brać to, co swoje.
I możesz powiedzieć, oczywiście, z tym się zgadzam. Ale gdybyśmy tak skonfrontowali nasze życie, czy czasami nie rozpycham się łokciami, żeby wziąć to, co swoje? W ludzkich relacjach, w małżeńskich relacjach, w rodzicielskich relacjach. W relacjach, kiedy jestem babcią i dziadkiem, też czasami chcę, nie mam tu na myśli tych babci i dziadków, którzy są, ale w ogóle, żeby rozepchnąć się i wziąć to, co moje. Przecież wnuczka to też część mnie, prawda? Ja wiem lepiej, jak wychować dzieci, bo już wychowałem kilku. Dzięki Bogu, że nie macie takich dziadków, prawda, Robert? Ola wyszła, więc nie mogę zapytać, ale myślę, że też tak jest. Ale czasami tak jest, że mówimy, dziecko, rozpychaj się i bierz, co twoje. A u Jezusa to zostało odzwierciedlone w Jego własnym życiu. On miał prawo, żeby przyjść i wziąć to, co Jego. Bo Bóg Ojciec Go posłał, przyjął postać człowieka i mógł wziąć to, co Jego. Ale On przyjął postać sługi, pokazując, że jeśli chcesz wziąć, co twoje, to przyjmij postawę sługi. Nie jest ważne, gdzie my sami siebie posadzimy, ale ważne jest to, gdzie Bóg nas posadzi i to, za kogo On nas uważa. Ważne jest to, w jakim miejscu Bóg ciebie postawi i za kogo On ciebie uważa. Warto Go o to zapytać. Panie Boże, a kim ja jestem przed Tobą? Jakie jest moje miejsce w Bożym Królestwie? Jakie jest moje miejsce tutaj na ziemi? Jakie ja chciałbym zająć miejsce w Bożym Królestwie? Bo piekło nie jest przeznaczone dla człowieka, choć jest. Miejsca pośredniego wierzę, że nie ma. Więc pytanie, nie tylko wierzę, ale Boże Słowo też o tym nic nie mówi. Więc pytanie jest, czy to miejsce w Bożym Królestwie, w niebie, jeśli jest dla mnie przygotowane, to czy ja tam trafię, albo czy chcę tam trafić i co miałbym zrobić, czy miałabym zrobić. Trzecia myśl to lista zaproszonych gości. Jeśli robicie przyjęcie weselne albo jakiekolwiek inne przyjęcie, to lista zazwyczaj jest długa, za duża i gości jest za wiele, prawda? Jeśli ktoś organizował uroczystość weselną, niektórzy są przed, to wiecie, że tak próbujemy ścieśnić. No i to jest zawsze taka kompromis między dwoma rodzinami, czy wujek Zenek będzie i czy ciocia Krysia, którą widziałeś ostatnio 20 lat temu, też powinna przyjechać, prawda? Szanując cały czas ciocię Krysię i wujka Zenka. Ale lista zaproszonych gości. Jeśli kogoś zapraszasz, to masz nadzieję, że ciebie też zaproszą. Jest trochę taka zasada, to dotyczy również urodzin dzieci na przykład. Jeśli mały Józiu zaprosił małą Gosię, oczywiście po to, żeby dostać prezent, prawda, bo w takim małym wieku to dzieci spodziewają się, że dostaną prezent, dlatego zapraszają, to spodziewa się też, że mała Gosia zaprosi małego Józia. Tak to trochę działa, że dzieci myślą sobie, jak mnie zaproszą, jak ja zaproszę, to mnie zaproszą, ja dam prezent i ja dostanę prezent. Tam jest bardzo proste, prawda, że tak jest trochę u małych dzieci. My dorośli trochę już jesteśmy bardziej wyrafinowani, choć chodzi o to samo. Są to przyjęcia różne, urodzinowe, weselne, biznesowe, rodzinne. Kiedy zaproszą cię na biznesowe przyjęcie, to myślisz sobie, może kogoś poznam, może kogoś z mojej branży i może jakiś biznes z tego będzie. Tak to trochę działa. Ale jeśli ktoś gdzieś nas zaprasza, to czujemy się zobowiązani, żeby też tego kogoś zaprosić. Coś takiego w nas jest. Bo nie lubimy być dłużnikami innych, więc staramy się odwzajemniać to, co ktoś dla nas zrobił. Nie zapraszaj tylko tych, którzy mogą cię odwzajemnić. To jest prawda z tego tekstu, który przed chwilą czytaliśmy. Bóg daje nam, wiedząc, że nie jesteśmy w stanie odwzajemnić Jego zaproszenia. Bóg daje nam, wiedząc, że nie jesteśmy w stanie odwzajemnić Jego zaproszenia. Jezus pokazuje ludziom prawdę niewygodną do słuchania. Wiecie, wszyscy wiedzieli o przyjęciu weselnym. Wszystko było przygotowane. Wcześniej ich Pan Jezus uprzedził na sygnał, na znak, przyjdźcie, kiedy was zaproszę. I przychodzi taki moment, kiedy Jezus posyła swoich sług i mówi, wszystko gotowe, przyjdźcie. I oni nie przychodzą. Dziwne. Wiecie, ta historia mówi też o Bożym zbawieniu. Bóg przez Chrystusa przygotował wszystko. Oddał swoje życie. Powiedział, że każdego, kto uwierzy,
On chce zbawić, że każdego, kto wyzna swoje grzechy przed Nim, On chce przebaczyć. I powiedział też, że kiedyś powróci. A wcześniej zostawił apostołów, apostołowie przekazali dalej dobrą nowinę, aż dotarła do mnie i do ciebie być może. I dzisiaj być może posyła do ciebie jakiegoś człowieka, który mówi, Jezus zaprasza cię na ucztę. On powiedział, że każdego, kto wyzna Jego jako Pana i Zbawcę, przyjmie w niebie. A postawa człowieka, postawa zaproszonego jest czasami taka, że nie przychodzimy na wesele, na które On nas zaprasza. Dlaczego człowiek nie przychodzi tam, gdzie Bóg go zaprasza? I w tej historii również to widzimy, ludzkie wymówki i Boże zaproszenia. Już nie będę mówił i interpretował, co to znaczy, że ktoś miał woły, powiedział, miał wymówkę, że ja woły mam i nie mam czasu, ktoś powiedział, że ja mam żonę, no to przecież nie mogę i tak dalej. Były trzy wymówki, na nich się dzisiaj nie będę skupiał. Ale każda z wymówek, jakie otrzymuję, jest tak naprawdę, są tak naprawdę pustymi słowami. Bo jeśli odpowiadamy, że nie przychodzimy, to tak naprawdę mówimy gospodarzowi, że on dla nas niewiele znaczy. Kiedy odpowiadamy, że nie przyjdziemy gospodarzowi, a on w nas widzi wartość, bo nas zaprasza, to tak naprawdę mówimy gospodarzowi, że niewiele dla nas znaczy. To trudna prawda, która konfrontuje nasze życie. I Pan Jezus, kiedy mówił to do tamtych ludzi, wiedział, że to będzie trudna prawda. Mogli go za to nie polubić. Ale dzisiaj przekazuje nam również, dzisiaj nam tę prawdę. Bo czy nie jest niejednokrotnie tak, że nie mamy czasu dla Boga, który zaprasza nas na spotkanie ze sobą? Że nie mamy czasu dla Boga, który zaprasza nas na takie czy inne spotkanie, czy nabożeństwo? Czy nie mamy czasu dla Pana Boga, kiedy On zaprasza nas do tego, żeby pomóc ludziom w potrzebie? Prosta wymówka, która ma zasłonić to, że tak naprawdę nie chcemy przyjść. Jeśli ten, kto nas zaprasza, jest ważny, to pójdziemy. Prawda? Jeśli ten, kto nas zaprasza, jest dla nas ważny, to pójdziemy. To, jak odpowiemy na zaproszenie, nie zależy od naszego czasu, ale od tego, kto nas zaprasza i od relacji z tą osobą. Prawda, że jeśli zaprasza cię ktoś ważny, dla ciebie ważny, to jesteś w stanie rzucić wszystko i przyjść. Przykładem tego jest również ta dzisiejsza uroczystość. Janeczka jest kimś ważnym, prawda? Dla dziadków, dla rodziców, dla przyjaciół, dla znajomych. Dlatego ze względu na nią też przyszliśmy, bo dla niej to jest ważny moment i dla rodziców, bo modlimy się o nią, żeby Bóg ją kształtował, prowadził i chronił. Ale pomyślmy o Panu Bogu. A Pan Bóg zaprasza nas do relacji ze sobą. Pan Bóg zaprasza nas przez Chrystusa do zbawienia. On mówi, że jeśli uwierzysz, nie zawiedziesz się. Każdego, kto przyjdzie, nie odrzucę precz. Jezus nas zaprasza. Ale w naszym życiu często Bóg, który nas zaprasza, nie jest tak ważny, jak deklarujemy. To trudna prawda, gorzka prawda. Bo On zaprasza nas do spotkania, a my na to spotkanie czasami nie chcemy przyjść. Wiecie, wczoraj mieliśmy też tu, przez wiele miesięcy, ale wczoraj była kulminacja tego. Nagrywaliśmy tutaj 9 piosenek wielbiących Pana Boga, chwalących Go muzycznie, wokalnie. I myślę sobie, że to był taki owoc, który sialiśmy przez cały rok, to drzewo rosło. Nie mogliśmy zaprosić was wszystkich ze względu na obostrzenia, jakie są, ale ten owoc, który wczoraj skupił muzyków, multimedia, wokalistów, tych, którzy się modlą, skupił cały Kościół, wszystkie dary i talenty. To już naprawdę było na poziomie wyższym, niż mogliśmy sobie wyobrazić. Jesteśmy zmęczeni i utyrani, a ci, którzy wczoraj służyli, dzisiaj musieli być o 7:30, żeby zrobić próbę. I wybaczcie, że trochę prywatnie, ale powiem Scotty dzięki i Dawid. Dawida teraz nie ma, ale gdzieś jest Scotty. On jest multitalent, bo on nie dosyć, że prowadzi uwielbienie, jeszcze ustawia kamery i przez cały okres pandemii był odpowiedzialny z Dawidem za to, żeby było dobrze widać, cudownie widać i żeby było super słychać. Gosia też naprawdę dała z siebie przez ostatni rok. Skończyła CSM, znaczy jest w trakcie. Pierwszy rok skończyła CSM-u
I wczoraj naprawdę wszyscy tutaj było chyba z 30 parę stopni. Ale wierzę, że ten owoc, który zobaczycie, jak tylko uda się to złożyć dzięki Bożej łasce i znowu wysiłkowi wielu osób. I też jeszcze widzę Adama tam z tyłu. Bez Adama to też by się wszystko nie udało. Możemy im zaklaskać, słuchajcie. Pewnie... I gdybym chciał wymienić wszystkich, to musiałbym wymienić wszystkich. Więc nie wymienię wszystkich, więc wybaczcie, jeśli nie wymieniłem. Ale był też silniczek, wiecie, że Wiktor jest silniczkiem i on nakręca różne rzeczy. Więc nakręcał też to i będzie pewnie na drugim nabożeństwie. Ale powiem więcej. Wierzę, że to jest owoc Bożego działania w naszym życiu. Wiele osób się o to modliło. Bo odpowiedzieliście na Boże zaproszenie. Bo On postawił was we właściwym miejscu w Kościele. I odpowiadając na to zaproszenie, przyjęliście to, co Bóg dla was ma i dla nas ma. A wracając do tekstu, gospodarz, kiedy usłyszał wymówki, to się wkurzył. Gospodarz, kiedy usłyszał wymówki, jakie były, to się wkurzył. I powiedział, zaproś wszystkich tych, którzy nie mają przekonania o tym, kim są. Którzy, gdybyś ich zapytał o zawód, to nie są w stanie odpowiedzieć. Gdybyś ich zapytał o status społeczny, nie wiedzą. Gdybyś ich zapytał, jak materialnie sobie radzą, to sobie nie radzą. Gdybyś ich zapytał, jak sobie emocjonalnie radzą, to sobie nie radzą. Idź i zaproś wszystkich tych. Przypomnę tylko, kogo zaprosił, jeśli nie pamiętamy. Wyjdź więc na place. Odwiedź miejsce zaułki, miejskie zaułki. Wiecie, miejskie zaułki to były obsikane bramy, dzisiejszym językiem mówiąc. Idź na Pragę Północ. Nie mam nic do Pragi Północ. Lubię tę dzielnicę. I Pragę Południe, i Wawel, i Wilanów lubię. Ale w każdej dzielnicy jest jakiś obsikany kosz albo jakieś miejsce, gdzie są butelki. Więc powiedział, idź tam. Albo idź do miejsca, gdzie dają jedzenie, bo ludzie, którzy przychodzą, nie mają co jeść. Albo idź do miejsca, gdzie ludzie sami nie mogą poruszać się o własnych siłach, bo są chorzy, bo są niepełnosprawni. Albo idź tam, gdzie są ludzie zniewoleni i nie potrafią wyjść ze swojego zniewolenia. I powiedział, sprowadź mi tu ubogich, niepełnosprawnych, niewidomych, utykających. I sługa, jest napisane, wykonał to polecenie. Więc ci ludzie naprawdę tak nie wiedzieli, jaka jest ich tożsamość. W oczach społeczeństwa byli naprawdę mało znaczący i mało przydatni. Nie chcę tu nikogo obrażać, ale tak to było wtedy postrzegane. Więc nikt ważny i znaczący nie przyszedł, ale przyszli inni. Tak naprawdę to wszyscy jesteśmy takimi ludźmi. Albo utykającymi w jakiejś dziedzinie, albo ubogimi w jakiejś dziedzinie, albo być może niewiele znaczącymi w jakiejś dziedzinie. Takimi, którzy nie widzą, nie słyszą, a jedyną nadzieją jest to, że Bóg wyciąga rękę i mówi, przyjdź do mnie. W żaden sposób na to zaproszenie nie zasłużyliśmy. Wiecie, nam się z moją żoną i mojej rodzinie czasami takie bonusy mamy od Pana Boga. Zdarzyło, że ktoś nas zaprosił w miejsce, do którego nie moglibyśmy w żaden sposób pojechać czy polecieć, bo nie byłoby nas po ludzku stać i ktoś powiedział, przylećcie, czy przyjdźcie, czy przyjedźcie i odpocznijcie. Wiecie, nie mogliśmy zapłacić. Nie mogliśmy powiedzieć, no to fajnie, my mamy taki sam dom, tylko w innej części, to nie. Wiedzieliśmy od razu, że jesteśmy na straconej pozycji. Mogliśmy tylko skorzystać. I Pan Bóg robi to w stosunku do nas. Nie jesteśmy w stanie Mu odpłacić. Jeśli wydaje Ci się, że jesteś w stanie zadośćuczynić grzechom, które popełniłeś, bo je wyznasz, to Boże Słowo mówi, nie jesteś. Nie obrażajmy Pana Boga, mówiąc, że no co prawda troszeczkę zgrzeszyłem, ale tam ciocia Zenia więcej, to Panie Boże, Ty mi przebaczysz. Nie jesteś w stanie. Bóg daje zaproszenie, na które nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć, przyjmując je? Nie jest ważne to, jak bardzo jesteśmy lubiani przez tego, kto nas zaprasza, ale kim jest ten, kto nas zaprasza. A Bóg jest Bogiem Wszechmocnym. Jest w stanie przebaczyć, uwolnić,
jest w stanie zwrócić wzrok, jeśli nie widzimy. Kiedy Bóg zaprasza cię do siebie, to nie szukaj wymówek, ale usiądź z tyłu, mając nadzieję, że On zaprosi cię do siebie. A On zazwyczaj patrzy na ostatnie rzędy i mówi: tych złamanych, tych niesprawnych, tych utykających, tych nic nie mających zapraszam do siebie. I ostatnie dwa zdania. Chrystus oddał swoje życie, by przebaczyć i zmartwychwstał, aby z ludzi, którzy są głusi, ślepi i ułomni, uczynić nas tymi, którzy słyszą Bożą prawdę, widzą Bożą prawdę i żyją na co dzień tą Bożą prawdą. I to jest prawdziwe szczęście. Prawdziwe szczęście to żyć tą ukrytą prawdą o Chrystusie. Pochylmy na chwilę głowę w modlitwie. I Panie Boże, nie ma znaczenia, gdzie dzisiaj siedzę, tu podczas tego nabożeństwa, ale ma znaczenie to, co o sobie myślę, w jakim miejscu jestem w moim życiu. Ty Boże, dałeś dzisiaj nam i dajesz nam to wyzwanie. Przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie, oddając mi swoje życie. I Boże, obyś uchował nas dzisiaj od jakiejkolwiek wymówki. Bo jeśli mamy jakąś wymówkę, to o nas mówi, że niepoważnie traktujemy gospodarza. Panie, ja dziękuję Ci, że Ty jesteś gospodarzem mojego życia, że kiedyś mogłem osobiście odpowiedzieć na Twoje wezwanie. A dzisiaj, Panie, proszę Cię o moje życie, o życie każdego, kto jest tutaj, w tym miejscu, że jeśli gospodarz wzywa, jeśli przygotował ucztę, jeśli w czymś nie domagam, jeśli jestem w jakiejś grzesznej sytuacji, bądź jest mi po prostu trudno, to Panie, chcę przyjść, żebyś na nowo nadał mi wartość. Żebyś w Chrystusie powiedział: przyjmuję Cię, stań się moim dzieckiem, wróć do autorytetu, jaki masz w Chrystusie, bo ja chcę, żebyś nie tylko spędził i służył mi tu na ziemi, ale ja chcę spędzić z Tobą całą wieczność. I Boże, daj nam dzisiaj odpowiedzieć prostym tak na Twoje wyzwanie. Amen.